Dziś Polski Czwartek, gramy tylko po polsku i dyskutujemy także o polskiej muzyce. I tak będzie w ciągu tej godziny. W studio jest już gość, ale zanim z nim porozmawiamy, jeszcze trochę muzyki. Raczej być niż mieć. To utwór doskonale znany od kilku tygodni słuchaczom radia RDN, a w studio ze mną sprawca tej piosenki, Staszek Głowacz. Dzień dobry, witam cię. Witam Piotrze, witam wszystkich słuchaczy radia RDN, współsprawca. Współsprawca, o tak, masz rację, powinienem dodać, że jednak współsprawca, ale o tym będziemy dyskutować troszeczkę później. Chciałem powiedzieć, że jesteś człowiekiem niesamowicie optymistycznie nastawionym do życia, co od razu ujęło mnie w naszym pierwszym kontakcie, który był mailowy. To no, taki twój styl bycia od urodzenia, czy staram może... Staram się unikać smutków, o. Tak. Aha, bym to, unikać smutków. Tak bym to nazwał, bo smucenie się niespecjalnie służy w zdrowiu, życiu, kontaktom z ludźmi i tak dalej, więc lepiej się uśmiechać i za uśmiech zawsze się uśmiech z powrotem dostanie. I z tego wypływa też ten Staszek, jako Staszek Głowacz, a nie na przykład Stanisław czy Stan? Wiesz co, no to tak już zostało. Wszyscy do mnie mówią Staszek, zawsze mówili do mnie Staszek, bo ja mama tylko mówiła do mnie Stasiek, ale Staszek po prostu tak zostało. Jest krócej, prościej, trochę bardziej artystycznie, o. Artystycznie? To jednak mówiłem, człowiek nastawiony optymistycznie, jednak niektórym wydawało się, że bardziej by było artystycznie, na przykład Stan,
A tu okazuje się, Jednego stana już mamy, wystarczy. Aha, i wystarczy, tak. Tak. Powiedz mi, przyznam się tutaj, że jesteśmy praktycznie prawie rówieśnikami, bo chyba tylko rok czasu jest między nami różnicy i postanowiłem właśnie między innymi dlatego z tobą porozmawiać, żeby skonfrontować też nasze spojrzenie na muzykę w Polsce, ale o tym też będziemy troszeczkę później mówić. Na razie zajmijmy się twoimi płytami, tym jak zaczynałeś swoją przygodę z muzyką. To tak od najmłodszych lat, jak to się marzy, będę strażakiem, będę policjantem, to Staszek Głowacz wymyślił sobie, będę muzykiem? Tak, śpiewał do szczotki. Do szczotki? Tak, jak byłem dzieckiem, brałem szczotkę, co miało posłużyć oczywiście jako statyw mikrofonu i śpiewałem różne rzeczy z tamtego okresu oczywiście, no bo, przepraszam, to już trochę czasu minęło. Ale tak, jakoś tak to było, nie wiem, może urodziłem się z muzyką w duszy i w sercu. Może po to zostałem tutaj posłany, nie wiem. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie nigdy nie marzyłem o byciu strażakiem, policjantem czy kimkolwiek innym. Zawsze mi się wydawało, że moim życiem jest muzyka. Różnie się moje losy toczyły i nie zawsze byłem blisko niej, ale zawsze do niej wracałem. Powiedz mi, bo zaczynałeś, że tak powiem, trudno, bo ja chciałem tu tak trochę naszą rozmowę ułożyć w formie alfabetu i zacząć od A, czyli od Arsamandi, a to był chyba twój pierwszy... O, proszę, jak się uśmiechnął. Dlaczego? No tak, to był mój pierwszy zespół. Ja pracowałem wtedy w Miejskim Ośrodku Kultury w Suchej Beskidzkiej. Tam się zgromadziło kilka osób, mówię tutaj o muzykach, razem żeśmy założyli zespół Arsamandi, braliśmy udział w różnego rodzaju przeglądach, festiwalach i tak dalej. I dopóki byłem w Polsce, to właściwie z Arsamandi współpracowałem. Tak, tam powstały nasze pierwsze utwory. I tak to się zaczęło. A później przyszły te trudne czasy, trzeba było zarobić na życie, tak? Wyjechałeś za granicę. Na to się złożyło kilka różnych... Zresztą to były takie trudne czasy wtedy. Tak, większość, to były trudne czasy. Większość Polaków szukała wtedy gdzieś tego życia. Ale za granicą. Ten mój wyjazd też był zupełnie przypadkowy, bo ja pojechałem do Holandii na wakacje i wracając z Holandii wylądowałem na Okęciu w Warszawie, wsiadłem w pociąg. Chciałem jechać do Krakowa, bo mi bliżej do domu, ale pociąg do Krakowa był później, więc wsiadłem w pociąg do Bielska Białej, gdzie spotkałem mojego kolegę. Akurat w tym czasie otwarto granicę, gdzie można było bez paszportów pojechać i takim krajem właśnie była Austria. I on mówi do mnie, jedziesz ze mną do Austrii, bo jadę jutro do Wiednia. Ja mówię, ale po co? Co ja tam będę robić? Nikogo tam nie znam. No i przekonał mnie, zanim żeśmy do Bielska dojechali. Zostawiłem u niego nawet swoje rzeczy, nie będąc w domu, bo miałem tutaj na myśli to, że jadę na wycieczkę na 1-2 dni. No i zostałem 8 lat, on wrócił po tygodniu. 8 lat ciężkiej pracy i tu muszę powiedzieć, trzeba cię podziwiać, bo bardzo młody chłopiec, zarabiając na życie za granicą, troszeczkę pieniędzy ma, ale jednak nie myśli o tym, żeby je przepuścić. Zainwestowałeś je w swoją naukę, tak? Tak. Zapisałem się do prywatnej akademii muzycznej von dr Brigitte Schmaus w Wiedniu, którą ukończyłem. No i przy okazji związałem się też z taką wytwórnią niewielką, co prawda, Rezuton Music w Wiedniu, gdzie zaczęliśmy nagrywać właśnie w Wiedniu pierwsze piosenki. No ale nagraliście i miała powstać z tego płyta, jednak z tego nic tak do końca nie wyszło, tak? No wyszło. Wyszło? Wyszło, tak, bo efektem tego jest różaniec moich pragnień. Ja nagrania do tej płyty zacząłem w Wiedniu właśnie. Część utworów została nagrana w języku angielskim. Ale potem z tego względu, że muzycy byli z Polski wszyscy właściwie, bo płytę produkował Krzysztof Maciejowski wtedy też i wszyscy ci muzycy, włącznie z Tomkiem Lipertem, gitarzystą, ówczesnym gitarzystą Demono i jeszcze paroma innymi, dojeżdżali do Wiednia i to stało się uciążliwe i chłopcy stwierdzili, że może byśmy przenieśli tę całą produkcję do Polski, że jest w Bielsku fajne studio BCF Wiesia Borkowskiego i warunki są fajne, a byłoby lepiej, żeby jedna osoba, czyli ja, dojeżdżała do Polski
niż ciągać ze sobą cały zespół. No i tak też się stało, że szedłem do pracy, po pracy wsiadałem w taksówkę w Wiedniu, jechałem na nagrania do Bielska-Białej, nagrywałem 1-2 utwory i wracałem z powrotem. No i taksówką. Proszę, to jest człowiek pełen zacięcia i miłości do muzyki. Taksówką jeździć z Wiednia do Bielska-Białej tylko po to, żeby coś nagrać. No tak było. I płyta wyszła, ale tak naprawdę ta płyta dopiero w dzisiejszych czasach zaczyna swoje życie. Wiesz co, ona się ukazała 10 stycznia 99 roku. To była moja pierwsza płyta, wydała ją krakowska Fraza Records. Wiadomo, jakie wtedy były czasy. Dzisiaj Fraza Records jest firmą budowlaną, więc stąd... Po prostu przerzuca zupełnie inne płyty, tak? Przerzuca zupełnie inne płyty, betonowe, chodnikowe i inne. Chociaż ja z tą płytą trochę też pojeździłem po kraju. Ona się pokazała też w Radiu dla Ciebie warszawskim u Bogusia Fabiańskiego. Tam kilka piosenek nawet było dość mocno promowanych i jeszcze w innych różnych rozgłośniach, ale potem... No, zgasło z tego względu, że chyba zabrakło jakiegoś wsparcia firmy fonograficznej. Oni w dodatku trochę też na mnie krzywo patrzyli, że sam próbuję z tą płytą gdziekolwiek dotrzeć, więc zaprzestałem. A wróciła teraz dlatego, że ja ją wznowiłem. W momencie, kiedy wygasła umowa z Frazą Records, ja wznowiłem ją, bo chciałem, żeby ona... A płyta jest piękna, zapewniam. Zresztą była dostępna. Proponuję, żebyśmy na chwileczkę na nią teraz zajrzeli. Nawet szeptem nie budź ich, nie czas. Nie mów nic, słowa niepotrzebne nam. To, co najpiękniej brzmi, jest w nas. Sam to plan. Sam to plan. Nie płoszmy ciszy naszych ust. Zostańmy w rytmie naszych ciał. Niech spełni nas rozkoszą, niech przesiąknie krew. Przeniknie każdy czuły nerw. Twarze chłodzi włosów deszcz. Niech pocałunków naszych treść napisze wiersz. Niech dłonie skończą dialog swój, nim wachlarz palców złoży sen. Jeden cień, subtelny cień. Sam to plan. Sam to plan. Na łąkach zmysłów, to z płyty Różaniec Małych Pragnień Staszka Głowacza. Pomimo tego, że można powiedzieć, że nie udało ci się z tą płytą do końca, to jednak postanowiłeś nagrywać następną. No, były dwie próby kolejne nagrania nowej płyty. To był rok 2004, kiedy przymierzyłem się do nagrania płyty. Zresztą materiał był gotowy i powstał. I pierwsze piosenki również zostały nagrane w studiu Polskiego Radia w Krakowie. No, ale jak to zwykle bywa, złośliwość losu. W trakcie nagrań nawet do studia w Krakowie przyjechał sponsor tej płyty
i powiedział, że się wycofuje, że ma problemy finansowe i niestety bardzo przeprasza, ale nie. Niestety musiałem zrezygnować. Potem w 2007 roku znana w latach 80., 90. Wokalistka rockowa Gajga robiła swój benefis dla telewizji Katowice. Na którym podobno troszeczkę narozrabiałeś. No troszeczkę narozrabiałem. Ale w sensie pozytywnym. Pozytywnym oczywiście. Oczywiście, że tak. Że tak. I po tym benefisie Gajdze tak się spodobały. Bo w tym benefisie, jeszcze wrócę na sekundkę do niego, że trzeba było zaśpiewać dwa utwory, czyli jeden utwór premierowy i jeden utwór z jej repertuaru. Wybrałem oczywiście Jaruchomy Cel, taki najbardziej znany jej utwór. I moje rozrabianie polegało na tym, że w momencie, kiedy zrobiliśmy ten utwór na nowo, wysyłałem jej podkład jeszcze nie zaśpiewany i ona zadzwoniła do mnie i mówi, no świetną piosenkę żeście zrobili, świetną, a którą moją wybierasz? A ja mówię, no to właśnie była twoja, a nowa jeszcze jest w trakcie produkowania. No i po tym benefisie mieliśmy nagrać wspólnie razem płytę. Gajdze się na tyle spodobało to, co zrobiłem wespół z Krzysiem Maciejowskim, że zaproponowała, żebyśmy razem zrobili płytę. No niestety piosenki również zostały napisane. Krysia w międzyczasie zmarła. I jakoś tak zrobiło mi się przykro, smutno i odłożyłem muzykę. Stwierdziłem, że są piękni i młodzi, a ja już jestem tylko i. Więc... Ale nie odłożyłeś tej muzyki całkiem. Postanowiłeś tych pięknych i młodych uczyć jej. Tak. Tak, w międzyczasie pracuję i pracowałem z młodymi ludźmi. Robiliśmy różne piosenki, pisaliśmy piosenki na konkurs, kolędy, pastorałki. No i tak to się toczyło powoli, ale gdzieś ten zew w środku, jak już na początku rozmowy mówiłem, że się urodziłem chyba z muzyczną duszą, nie ucichł. No i nadszedł taki moment, że stwierdziłem, że jednak do muzyki wrócę, mimo mojego i. I tak też się stało właściwie. W 2016 roku postanowiłem, że taką nową płytę nagram. No i tak też się stało. Ona się ukazała w tym roku, 16 lutego. I o tej płycie będziemy dyskutować, ale po małej przerwie na wiadomości. Trudno siebie znieść. Niechciana łza rozmyje świat. Na stół opadnie pięść. Kiedy chłód muśnie skroń, nagle w drzwiach zjawia się ktoś. Pilnują nas cały.
stawia w punkt tego, co nastąpić ma. A ja nie wiem, co Bóg ma w planie dnia. Nie wiem, co dzisiaj mi da. Zakładam rano jedynie ubranie i choć niedorzecznie to brzmi, niczego innego założyć się nie da. I tak będzie to, co ma. Wciąż jeszcze poranny program Radia RDN Nowy Sącz, polski czwartek, a więc dzisiaj gramy tylko i wyłącznie po polsku. No i o polskiej muzyce dzisiaj dyskutujemy z naszym gościem w studio, którym jest Staszek Głowacz, którego z nowej płyty nagrania poznaliśmy tuż przed przerwą i właśnie przed chwilą. Nowa twoja płyta, nowe wydawnictwo, które ma, no można powiedzieć, trochę niezwykłą historię. No tak, w momencie, kiedy się... Bo ja powiem ci tak, przyznam się, że jak napisałeś do mnie pierwszy raz, przysłałeś mi coś tam do odsłuchu, zanim przeczytałem do końca twojego maila, włączyłem sobie i tak sobie myślę, co ten facet mi tu przysyła budkę suflera? No tak, trochę budkowo jest, chociaż nie do końca. Nie do końca, bardziej, tak. Bardziej mietkowo powiedziałbym niż budkowo. No bo cała płyta została skomponowana, zaaranżowana i wyprodukowana przez basistę Budki Suflera, Miecia Jureckiego. No historia dość nietypowa, dość dziwna, bo już w momencie, kiedy pozbierałem się do zrobienia nowej płyty, zacząłem ją pisać sam. U mnie zawsze najpierw powstają teksty, staram się, żeby to miało ręce i nogi, czyli żeby jakaś fabuła tego była, a potem zabieram się za pisanie muzyki. No i tak też się stało tym razem. A potem wpadłem na pomysł, że może ktoś z zaprzyjaźnionych muzyków mi pomoże i skomponuje jakieś ciekawe rzeczy. Są lepsi kompozytorzy niż ja. Ja wolę pisać teksty. Na jednym spotkaniu z Halinką Frąckowiak, kiedy puszczała mi piosenki do swojej nowej płyty, szczególnie przypadła mi do serca taka piosenka Zostań Aniołem. Ja mówię, Halinko, kto ci to napisał? To jest świetny numer. A ona mówi mi, no to jest kompozycja akurat Mietka Jureckiego. Mówię, no to daj mi jakiś namiar na niego, ja do niego zadzwonię, może zechce też coś napisać dla mnie. No i zadzwoniłem do Miecia, oczywiście Mieciu powiedział, że nie ma czasu, ale że teksty, jak mam gotowe, żebym mu przysłał i on się postara w najbliższym czasie coś napisać. Ucieszyłem się bardzo, no ale Mietek zamilkł. Przez dłuższy okres czasu się nie odzywał. Kompozycje dostałem od innych kompozytorów również. I kiedy już miałem prawie, że komplet, Mietek do mnie zadzwonił i powiedział, słuchaj, no nie napiszę ci tych piosenek, bo nie mam naprawdę czasu, jestem bardzo zajęty, ale jeśli sobie otworzysz skrzynkę mailową, to tam ci posłałem kilka propozycji. Jeśli coś ci przypadnie do serca, możesz wybrać, jak chcesz, to nawet Bogusia Olewicza poproszę, żeby napisał teksty do tego i proszę bardzo. No ja podziękowałem bardzo, poleciałem szybko, otworzyłem skrzynkę mailową, posłuchałem, no i tak zostało, że po prostu doszedłem do wniosku, że piosenki bardzo piękne, z ciekawymi liniami melodycznymi, zapamiętywalnymi, nie jakimiś skomplikowanymi. I oczywiście ja cytuję teraz twoją wypowiedź, bo to jest coś fajnego, co bardzo lubię i już w kilku rozgłośniach ostatnio promuję płytę, już powiedziałem, że Piotrek Fortuna po wysłuchaniu płyty powiedział, że z zawiązanymi uszami można poznać, że to Jurecki. I tak jest, faktycznie tak jest. Potem dostałem im jeszcze kolejnych 7, jak zacząłem pisać teksty sam, Mietek się zachwycił też tekstami i stwierdził, że robimy płytę autorską na wskroś. Kiedy mieliśmy już płytę, stwierdził, no jeszcze jakieś zakończenie trzeba dopisać i mówi, wysłałem ci jeszcze 4 utwory,
Wybierz jeden, który mógłby być fajnym podsumowaniem całości. No, ja nie mogłem się zdecydować, więc do wszystkich czterech napisałem, do wszystkich czterech kompozycji napisałem teksty. No i tak zostało 16 utworów, bo potem nie mogliśmy się wspólnie zdecydować na to jedno zakończenie, więc umieściliśmy wszystkie utwory napisane przez Miecia na płytę. No i potem Mietek u siebie w studiu to nagrał. Ja po pewnym czasie tam dojechałem, zamieszkałem w tym studiu przez cały tydzień, nagrywałem wokale. Potem żeśmy poprosili Wojtka Olszaka, znanego producenta Łubidubi Studio w Sulejówku, który nam te płyty zmiksował i w ten sposób... Powstało Słoneczne Powstało Popołudnie. Słoneczne Popołudnie. Skąd tytuł Słoneczne Popołudnie? Nawiązujesz do tego, że po prostu w końcu w twoim życiu zaświeciło słońce też, w tym momencie? No też w pewnym sensie. Chociaż no, z drugiej strony doszedłem do wniosku, że u mnie w życiu też już jest popołudnie. Ale to... obiecujesz, że to nie, że następna twoja płyta to nie będzie miała tytułu idę spać, tak? wieczoru czy cokolwiek. Nie. Następna płyta ma tytuł Zimowe Impresje. To będzie płyta okołoświąteczna, która się ukaże jeszcze w tym roku, jeśli pozamykam wszystkie rzeczy. Już jest w zasadzie nagrana. Jest tam mnóstwo gości, mnóstwo muzyków na tej płycie. To jest taka płyta okolicznościowa, zimowa, ale następna płyta się będzie nazywać Niezapominajki. Też już kilka piosenek jest nagranych na nią. Na tę płytę i nie będzie miało nic to wspólnego z wieczorem czy z nocą. Z niecierpliwością już czekam na tę płytę w takim razie. A ja muszę powiedzieć, że Słoneczne Popołudnie jest z nami w studio i to egzemplarz, można powiedzieć, jeden z tych najrzadszych, bo z podpisem autora płyty i ten egzemplarz jest dzisiaj do zdobycia. Oczywiście powiedzmy tak, że tak nie całkiem za darmo, trzeba odpowiedzieć na pytanie. I czy ja to pytanie mam zadać? Tak, ty możesz zadać. Ja mam zadać to pytanie, mam go wymyśleć. Dobrze, no to proszę państwa, zestaw dwóch płyt, czyli to będzie Różaniec Małych Pragnień, jak to niespodzianka, i najnowsza płyta Słoneczne Popołudnie. Dlatego ze słuchaczy, kto odpowie na pytanie... Z jakim zespołem związany jest producent mojej nowej płyty, czyli Mietek Jurecki? Był związany, bo już nie jest, ale z jakim polskim, bardzo znanym zespołem Mietek Jurecki był związany? A nasz numer telefonu 18-34-01-01. Czekamy na prawidłową odpowiedź. A ja tymczasem chciałem cię zapytać o teksty. Słyszałem, że nie lubisz... śpiewać czyichś tekstów. To znaczy, nie lubię. Ja z przyjemnością bym zaśpiewał czyjeś teksty, chociaż chyba wolę własne. Jeśli one są bliskie mojemu sercu, mojej duszy i temu, co ja myślę o świecie, o ludziach i tak dalej, to nie znaczy, że nie szanuję innych twórców i nie uważam, że piszą świetnie, ale no, jeśli sam coś napiszę, wiem, jak to zinterpretować, wiem, co miałem na myśli i wiem, jak do tego podejść. Dlatego zazwyczaj piszę sam. W moim repertuarze jest jeden tekst innego autora, nieżyjącego już zresztą, bardzo znanego Janusza Kondratowicza, ale to było przy okazji Benefisu Gajgi, kiedy zaśpiewałem jej utwór. Oczywiście, no to możesz sobie wyobrazić, jaką wagę przywiązuję do tekstu. Musiałem go przerobić, ponieważ był napisany dla kobiety, ale jeszcze tam z paroma drobiazgami się nie zgadzałem, więc wsiadłem w pociąg, pojechałem do Janusza Kondratowicza do Warszawy, żeby z nim to uzgodnić. Oczywiście ja wcześniej przygotowałem tę moją wersję tekstu i kiedy Janusz to zobaczył, powiedział: Staszek, nie mam nic przeciwko, śpiewaj. Ale masz dziką przyjemność za to, kiedy inni śpiewają twoje teksty? Mam. Tak, pracuję z kilkoma wykonawcami. Nawet chyba wiem z kim, co zaraz ci udowodnię tutaj. Pewnie masz na myśli Martynę Jakubowicz. Tak? Też. No, dla Martynki. I zespół Wieko, tak. Taka trochę enigmatyczna nazwa, ale chyba też ktoś tu się kryje pod tym z Budki Suflera byłej. Tak.
Tak, tak, tak. Dobrze, nawet czułem. dwa nazwiska z budki suflera. Poczekaj, mamy telefon. Być może ktoś spróbuje odpowiedzieć na nasze pytanie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kogo witamy po drugiej stronie? Magdalena. Witam pani Magdaleno. Czy pani chce odpowiedzieć na pytanie Staszka? Tak, chciałam odpowiedzieć na pytanie. To słuchamy. Pan Mieczysław Jurecki był związany z zespołem Budka Suflera. Panie Staszku, czy to jest prawidłowa odpowiedź? Tak, pani Magdo, gratuluję. Płytki Dziękuję. Do pani polecą. Odpowiedź jest jak najbardziej poprawna. To Mieczysław Jurecki, były basista Budki Suflera. I w taki sposób pani Magdaleno staje się pani właścicielką, no można powiedzieć, całej dyskografii Staszka tak, dotychczasowo. Proszę się ze mną w takim razie nie rozłączać jeszcze przez chwilę. Ustalimy sobie, jak te płytki odebrać. A tymczasem my zagramy Wieko. O. Takie, które knują zdradę i zieją nienawiści jadem. Każdy je dobrze zna. Są takie, które nic nie znaczą, niczego nigdy nie tłumaczą. Bawi się nimi wiatr. Są takie słowa, klną, gdy poczują gniew, których nie schowasz w sercu na dnie. Kiedy lawiną ruszą z ust w niepokorny czas, tak długo płyną, aż zranią nas. Alchemia słowa, miłość i nienawiść. Mogę sama wybrać to, co wyrazić chcę. Mogę słowem wciąż od nowa całe zło naprawić. Wystarczy, że zmienię ton, świat zmieni się. Są takie, co się ciałem stają, prowadzą serca wprost do raju. Każdy je dobrze zna. Są takie, które w nas się modlą o lepszy świat, o ludzką godność. Każdy je w sobie ma. Są takie słowa, które brzmią jak anielski śpiew, których wymowa rozpala krew. Najpiękniejszy czas, tak długo płyną, aż zbawią nas. Grupa Wieko i Martyna Jakubowicz, Alchemia Słowa, tekst Staszka Głowacza. Ja muszę powiedzieć tak, że Staszek to niezwykle przygotowany muzyk z każdej strony, bo płytki dla pani Magdaleny są już gotowe z podpisami, a to dlatego, że Staszek w swoim wyposażeniu, które wozi ze sobą, ma nawet cały piórnik. Tak, mam cały piórnik, zawsze wożę ze sobą, dlatego... Mówię, przygotowany z każdej strony, że nie tylko do grania. Te okładki są dość ciemne i napisać na nich długopisem czy piórem jest trudno, dlatego wożę ze sobą... W takim razie musisz być przewidujący, następna płyta musi mieć jasną okładkę. Postaram się, tak. Jak oceniasz panią Martynę? Zachwycony jestem. Zresztą ja Martynkę uwielbiam od zawsze i jestem przeszczęśliwy, że doczekałem się takiego momentu, kiedy Martyna zaśpiewała mój tekst właśnie. Słuchaj, co do tekstów, to jeszcze mam do ciebie takie bardzo poważne pytanie, bo patrząc na twoje płyty, tytuły, zresztą to i co słychać było, anioły są wokół nas, póki anioł stróż ma czas, różaniec małych pragnień, jeszcze kilka innych. To specyficzne tytuły, można powiedzieć. Chciałem zapytać ciebie tak poważnie. Czym dla ciebie jest wiara? No wszystkim.
Tak bym mógł odpowiedzieć na to pytanie wszystkim. Bez wiary I am nobody, czyli bez wiary jestem nikim i niczym. Gdybym przestał wierzyć, to bym przestał chyba egzystować. W swoich utworach tutaj, nie tylko w tytułach, także w tekstach, wiążesz znaczy, ja bym nie chciał, żebyś to, wiesz, odebrał, że ja się afiszuję tym, czy po prostu... Nie, no ale to bardzo dobrze, że muzyk rockowy z takimi rzeczami się afiszuje, bo chciałem się ciebie właśnie zapytać, czy jako muzyk rockowy nie boisz się tego, że no ktoś spojrzy na okładkę, przeczyta o aniołach, posłucha tam, no facet znowu coś o aniele śpiewa, co on od rocka chce? Nie boję się tego, ja się niczego nie boję, bo wierzę, no. Tak bym mógł powiedzieć. Ja zauważyłem to dopiero po czasie, kiedy płyta już się okazała, że kilka tytułów tutaj można by z wiarą połączyć. A muszę ci powiedzieć więcej, że niedawno się spotkałem z księdzem, który jest dyrektorem szkoły, liceum. W tej chwili zapomniałem nazwę miejscowości, który mi bym powiedział. Piekary, o. Dyrektorem szkoły w Piekarach, który mi powiedział, że miał ułatwione zadanie, ponieważ dwa kazania w kościele przez dwie kolejne niedziele oparł na tekstach ze Słonecznego Popołudnia, aż mnie dreszcze przeszły. I w ogóle ja tego nie zauważyłem, że to ma taki, a nie inny wymiar. Ja po prostu piszę to, co czuję i wcale to nie jest tak, że ja się ukierunkowuję, że ja to muszę mieć, wiesz, jakieś teksty związane z Bogiem, z religią i tak dalej. Nie, to po prostu wyszło spontanicznie i ja to usłyszałem dopiero kiedy posłuchałem już gotowej płyty. To się urodziło gdzieś tam po drodze w środku i to jest punkt widzenia, patrzenia na życie przeze mnie, nic innego. To i nie tego jest... będziesz się trzymał. Tak, tego się trzymam, zawsze się trzymam tego, bo to jest dla mnie istotne. Czas nam się powoli kończy, strasznie szybko nam zleciało przy tej miłej pogawędce, że tak powiem. Mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. No, ja też mam taką nadzieję. Że będzie ich więcej przy okazji każdej płyty. A chciałem jeszcze zapytać na szybko, koncertujesz w ogóle? Wiesz co, 21 lipca teraz jest taki piękny koncert organizowany, w zasadzie to jest dwudniowa impreza na rzecz Szczepana w Bieńkówce, to jest chłopak z porażeniem mózgowym i tam kilku artystów, między innymi Werba i inni, zadeklarowali swój udział na rzecz Szczepana charytatywnie wystąpić i najbliższy koncert to jest 21 lipca, czyli no, prawie za tydzień w Bieńkówce na stadionie. Piękna scena specjalnie na ten festyn zorganizowana z pięknymi światłami. Czyli, tak dalej. Czyli jeśli ktoś chce posłuchać, pooglądać na żywo Staszka Głowacza, to zapraszamy do Bieńkówki. No cóż... Trudno. Musimy się pożegnać. Niestety czas jest nieubłagany. A pożegnamy się Słonecznym Popołudniem oczywiście. I mam nadzieję, że niedługo spotkamy się tutaj przy okazji następnej płyty z jasną okładką i w tytule na pewno nie będzie wieczoru. A czy masz już jakiś roboczy tytuł do następnej płyty? Mówiłem, nie zapominajki. O, widzisz, przepuściłem. Tak. No tak, nie zapominajki, ja jednak zapomniałem. Tak. Staszek Głowacz był moim dziękuję państwa gościem. Dziękuję Ci, Piotrze, za zaproszenie dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. I mam nadzieję, do usłyszenia niedługo. A przed nami Słoneczne Popołudnie. Proszę posłuchać, ono jest naprawdę słoneczne i warto go mieć zawsze ze sobą. Po południu na sen.
że pragniemy.